No to czas zacząć nasze wojny. Rok 1570, więc troszeczkę przeleciałem bez was, ale jak widzicie armię mamy gotowe, już 3 takie staki przygotowane, 129 tysięcy manpowera, 74 total income'u, no nie, 170 total income'u, więc też nieźle zwiększyłem naszą produkcję, a co najważniejsze, udało mi się troszeczkę już gatheringu zbić, a że właśnie mam problemy z tym gatheringiem na tej modyfikacji, chociaż nie powinienem mieć, o Boże, patrzcie ile ja tego tu mam, no ale nie zmieniam, bo już niedługo się będziemy brali za nawracanie kultury. Kolejną wziąłem jednak administracyjną, na 18 pójdziemy influence, tutaj pójdzie dyplomatyczna albo ofensywna kolejna idea, a my przymierzamy się do dalszych podbojów. Bardzo mało podbiłem jak na ten okres czasu, więc z tym one culture, one tact to może być ciężko, ale mamy przecież też więcej lat w tej grze, więc na tej modyfikacji, więc zobaczymy jak to będzie. Będzie taka wojna testowa, bo chcę zobaczyć, mam wrażenie, że tutaj Holy Roman Empire jakoś inaczej działa na tej modyfikacji, w sensie cesarz nie wzywa swoich sojuszników, ale może mi się to tylko wydawać, bo miałem okazję już w jednej takiej wojnie uczestniczyć i tam nie było cesarza, znaczy sojuszników cesarza, żeby nie było, a tych trochę typek ma. Nie wzywam Czech do tej wojny, możliwe, że wezmę po 2-3 latach, jeżeli uznam, że potrzebuję, ale na ten moment nie mam zamiaru wzywać Czechów do walki. No i przyszła ta Frankia. 4-2 morali, więc nie ma tak źle, bo my mamy 4,83. No i 105 dyscypliny. No i okej, dobra, już przetestowałem, wiem, że Frankia, Boże, nigdy nie zapamiętam, też wzywa swoich sojuszników. Nas szczęście nie są za mocni. Zresztą teraz dopiero zobaczyłem, że tutaj powstał Hanower z Lubeki. Nie, z Hanzy, przepraszam. Więc też fajna sprawa. Dobra, spalmy im te prowincje. Ja się będę tutaj wbijał w naszych milusińskich, bo widzę, że będą wysłali wojska dookoła. Bum, 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 poczuj ten szum. Ta jedna bitwa. Może na dwie bitwy ich zrobimy w zasadzie, żeby tutaj posiłki nam za bardzo nie dochodziły. Też powinienem do takich bitew mieć więcej kawalerii, znaczy nie kawalerii, tylko artylerii. Dobra, pierwsza bitwa wygrana. Teraz od razu dołączamy do drugiej, żeby też ją wygrać. Musimy im spalić jak najwięcej manpowera, żeby wychodzili z tej walki jak najszybciej. I kolejna bitewka, gdzie się wbijam tutaj bez patrzenia za bardzo naszego przeciwnika. Mamy przewagę w moralach, w dyscyplinie, więc ponoszą niezłe straty, chociaż ja wiem, że o dziwo. Wspaniałe zwycięstwo. O, jeszcze dodatkowo stack wipe wejdzie Szwajcarii. Ech, i znowu ja tu wszędzie muszę defensywne podpalać, żeby mi tego za szybko nie zdobywali, bo inaczej to będzie niewesoło. Widzę, że będę miał chyba znowu taktykę atakowania ich na mojej granicy, zobaczcie. Tutaj znowu atakuje, przeciwnik chyba nie zdąży dojść, poszedł stack wipe. O i znowu to samo zrobimy tutaj. O, o, nie wejdzie mi na fort, to będzie jeszcze lepiej. I to jest najlepsza taktyka, jaką można stosować podczas walk, kiedy przeciwnik ma, no, lekką przewagę liczebną. Ale i tak się we mnie wbił, więc ma przerypane. Porę straty mu zadajemy, no i teraz wracamy na nasze góry. Jak on to przeszedł? I znowu kolejna bitewka, dołączają, zdążą dołączyć? Nie, rozbiliśmy przeciwnika i znowu tutaj, chociaż tutaj może być ciężej, bo zobaczcie, sporo tego jest w tej okolicy, ale widzę, że przeciwnik znowu się chyba porozchodzi po fortach, więc znowu biorę się zaraz za to 18 tysięcy i się wbijamy w Ratibórz w naszego przeciwnika, co prawda tutaj będą chyba mieli przewagę, więc podosyłam wojska, żeby nam morale się podniosły, chociaż znowu zdążyli się wycofać, a ja teraz lecę na północ z naszą armią. W sumie to nawet bez wsparcia. Tutaj niech ta armia mi się odnawia teraz. To, co mnie trochę tu dziwi, to to, że dosyła takie mocno wykończone jednostki. 1, 2, 4. Serio, w takim momencie muszę pozbyć się dziedzica. A ten prestiż daje mi sporo morali. No, no, marna jest szansa, że przejmie od razu władzę, więc po wojnie się go pozbędę. No i zaczynają się wreszcie stack wipe'y. Chociaż tutaj będzie znowu dość ciężka bitwa. Jeszcze do tego niestety nie dopatrzyłem, że linii nie odświeżyłem. Więc mogę nawet przegrać tą bitwę, no ale już trudno. Może trochę za pewnie się poczułem. Za dużo wojsk przeciwnika w okolicy było. Wycofajmy się, żeby mi tego fortu nie zdobyli. Zobaczcie, jakie straty. Ratibórz miał 70%, a on mi uciekł, bo tylko dosłałem tutaj dwie armie. I serio, to jest chyba coś nie tak z AI na tej modyfikacji, bo tylko wyznaczyłem, że moje wojsko ma iść w tę okolicę, a on już się cofa. A może to jest w ogóle problem tego patcha? I stack wipe. Takie stack wipe to ja lubię. Hura husaria. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że ten głupi cesarz naprawdę nie ma żadnych sojuszy. Z żadnym z krajów, który jest elektorem. Więc jak ja mam tu rozwiązać grę? Mój każdy pozostały musiałby być moim sojusznikiem, a to jest niemożliwe, bo oni bazowo mnie nienawidzą. No to cesarz nam teraz płaci. Szkoda, że tak malutko. No i co chciałem, to tak naprawdę zdobyłem w tym momencie, chociaż może zrezygnuję z części pieniędzy i wezmę jedną prowincję tutaj.
Może będzie jeszcze jakaś lepsza, czekajcie. O, w ten sposób sobie weźmiemy zamiast pieniędzy. Nawet możemy olać tą koalicję. 255 tysięcy kontra 479. Całkiem nieźle. Pamiętajcie, żeby wpaść na eneba.com, gdzie z kodem Lukas macie 3% zniżki. Linki w opisie. I wreszcie Frankia nie jest już w stanie bronić Holy Roman Empire. A jak tutaj widzicie, mam pewnego wasala, którego zamierzam nieźle odtworzyć. A Frankia dostanie jeszcze bęcki. Co to za wojna? No niezła wojna. Trudno powiedzieć w sumie, kto wygra. Niech Holy Roman Empire pogrąży się w chaosie religijnym, no a ja biorę się dalej za budowę mojego kraju. Chociaż już jak tak patrzę, to za bardzo nie mam czego budować. Trzeba więcej podbijać po prostu, Lukas! A my musimy się już szykować na erę absolutyzmu, powoli cofać wszystkie przywileje oraz niestety już nie możemy brać ziemi ze sprzedaży ziemi. Nie możemy brać pieniędzy ze sprzedaży ziemi. Chyba tak. Ja wiem, jak ja to zrobię. Ktokolwiek będzie nowym cesarzem Holy Roman Empire, wypowiadam mu wojnę. I rozwiązuje. Jakby to powiedzieć Czechy, disallow this alliance, bo niestety jest szansa, że to oni będą cesarzem chre. A ja tymczasem przystępuję do dewowania kraju, bo mam trochę punktów zebranych. Dewu. A ja tymczasem dążę do poszerzenia naszych włości na wschodzie, bo trzeba w końcu przecież to międzymorze stworzyć. Tym bardziej, że całe ich wojsko jest na zachodzie. Gorzej, jeżeli to Frankia wygra tą wojnę. Pozostało mi tylko czekać, aż Mołdawia wyjdzie z wojny religijnej. Ale Mołdawia naprawdę dzielnie się trzyma. Jeszcze wierzy w zwycięstwo. No, tyle terytoriów od Mołdawii mi wystarczy. Naprawdę nieźle nam się rozrosło. No już jesteśmy od Międzymorza do Międzymorza. Teraz trzeba tylko utworzyć tą instytucję. Instytucję? Królestwo? Whatever. No to trochę dalszych claimów dostałem. Trochę się tego typu wypuszczało. No nic, wojny za chwilę będą. Atakujemy teraz ostatnie posiadłości pogan w Europie. Już ich chyba więcej nie ma. No i niestety katolicy wygrali, czyli nie rozwiąże chrę. A to musiałem trochę mniej brać, bo okazało się, że przegiąłbym z agresywną ekspansją i miałbym w koalicji nawet cesarza, co jest bardzo dziwne, że za pogan dostałbym tyle agresywnej ekspansji. Zawiązałem też sojusz z Bułgarami. Powinni się przydać. Wreszcie całe Pomorze jest kultury polskiej. Wykonujemy misję, no ale jeszcze z nawracaniem, zmianą kultury będziemy czekali. Do momentu aż tutaj weźmy Influence Ideas na 18 poziomie technologii, a do tego jeszcze troszeczkę. Zajmijmy teraz tutaj ten fragment Moraw, które z Czechy straciły. To są chyba jakieś jaja! No dobra, mnie dużo więcej nie zostało, jak tylko zagarniać terytoria, które tutaj potrzebujemy. Na show superiority oczywiście. Wreszcie mogę być imperium! No to to mamy! Ale i tak nie dodaję tych kultur. Nie chcę mi się po prostu na to wydawać w momencie, kiedy wiem, że kiedyś to będzie kultura polska zamiast tego. Budynki obniżające gawering to praktycznie wszędzie mam popostawiane. No, tylko na nowych terytoriach jeszcze nie. Wreszcie możemy wykonać misję na tańszego doradcę. Rozwój Kazimierza. A tutaj co mamy? Lwów, 20 deva. No to już, proszę bardzo, zrobiliśmy i Industrial Revolution w Polsce, 25. Ile ja mam w ogóle teraz Goods Produce Modifier, bo to jest jakaś przekoksana liczba. Nie tak dużo, tylko 83%. Myślałem, że więcej. Tylko, że za bardzo nie mogę podbijać dla siebie, no to może weźmy, odbijmy terytoria dla przecież ostatniego mojego tutaj subjecta, czyli Mogajars Węgrów, czy jakkolwiek się to zwie. No, wojna nie będzie duża. Nie, no i boty robią cały czas to samo. Uciekają przede mną, chyba że stają gdzieś tutaj. Nie. Cały czas uciekają, nie dążą do walki. Aaaa! Irytacja. I pierwsza bitewka. Wii, bum, 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 bum. Jakie statystyki? O, nieważne. Stack wipe. I też nie wiem, czemu moi przeciwnicy wszyscy lecą tutaj na danie. W pierwszej kolejności. Jakby się prosili, żeby zaraz wypłynąć tą flotą i ich zamknąć na wyspie, jak tylko tu przejdą. Pierwsi sojusznicy za płoty. Oni nawet nie mają wojska, żeby mnie oblegać. No, nawet nie ma jakiejś agresywnej ekspansji dużej. A my odzyskaliśmy praktycznie wszystko. A, zjem ich. Wreszcie koniec tej wojny Nowogrodu ze Szwedami. No to lecimy o normalne Cassius Belli. Sztokholm od zawsze był duński. 9 tysięcy piechoty do naszych 100 tysięcy. No nie mogę. No, to Dania nam troszeczkę urosła po tej nudnej wojnie. Wiecie, co jest dziwne? Gdzie jest Global Trade? Ja mam największy handel na świecie. Dlaczego się nie odpalasz? Halo, bo ja długo tego nie utrzymam. Ja nawet spełnią wszystkie warunki. No nic, trudno, nie ma tego Global Trade'a, no więc co mi pozostaje? Wypowiedź tylko wojnę nacji, o której mam przejście. Cancel! Znaczy, w sumie to nie potrzebuję tej Bułgarii w tej wojnie, więc nie będę jej wzywał. Ale też liczby są zastanawiające. Ale to zobaczycie w kolejnym odcinku.